Dziękujemy również naszej drogiej Asi, Margaretce, bo właśnie to też jest taki szczery ból z powodu tego, co również dzieje się właśnie w Kościele, w różnych miejscach i tym bardziej, że właśnie Asia też odkąd się nawróciła, to też szczególnie modli się za Kościół, za kapłanów, no i między innymi potem również ta inicjatywa Margaretek, czyli zbieranie osób, aby modliły się za biskupów, kapłanów. Więc to jest taki szczery ból właśnie osoby w imieniu innych osób, które właśnie kochają Kościół, kochają biskupów, kapłanów, ale cierpią z powodu tego, że to tak jeszcze dopowiem, właśnie widząc to, że ci, którzy powinni być kontrolowani, czy też dla dobra ich samych nawet karani, czy powstrzymywani od swoich różnych też takich nieprawości, no to są zostawiani po prostu spokoju i te parafie potem rzeczywiście umierają, ludzie duchowo umierają razem z tymi parafiami, bo księża umierają po prostu, są umarli. No i wiadomo, w związku z tym te parafie są w tak zwanym świętym spokoju grobowym. Nie ma co się dziwić, że tutaj też nikt się nimi nie zajmuje, no bo wtedy się zajmuje, kiedy rzeczywiście Pan Bóg budzi ludzi w takich miejscach, choćby jak nie tylko tutaj oczywiście, ale tak jak tutaj, na spotkaniach, we wspólnocie. Dlatego ten głos niech będzie naszym też głosem troski o Kościół, bo nam się zarzuca również, że właśnie nie mamy miłości do Kościoła, do duchownych, czy nie ma w nas ducha pokory, posłuszeństwa, ale widzicie sami, jest zupełnie inaczej. Po tych osobach, po tych świadectwach, że jest to właśnie, jest pokora, posłuszeństwo, miłość, ale pragnienie też po prostu tego, żebyśmy mogli właśnie w Kościele być chronieni, bronieni, wspomagani, a nie atakowani przez swoich, nie prześladowani za to, że właśnie się modlimy, że ewangelizujemy, że ludzie się nawracają, że przyjeżdżają, że się modlą, że kochają Boga. No to można zrozumieć, że prześladują ludzie z zewnątrz, ale nie powinni ci, którzy są wewnątrz, którzy mają władzę, którą Bóg im dał po to, żeby właśnie pomagali. Więc tym bardziej właśnie ten głos jest cenny i mam nadzieję, że też ci, którzy odpowiedzialni są nie tylko w naszej archidiecezji za ważne urzędy w Kościele, że może ich to poruszy w końcu też. Może to do nich dotrze. Czego oczekuje od nich lud Boży, wierni i czego od nich oczekuje Pan Jezus. To jest głos Kościoła, to jest głos Kościoła. To jest przez to też się objawia głos Ducha Świętego. Właśnie Duch Święty działa w sercach ludzi i pokazuje, że On też chce taki Kościół tworzy i taki Kościół prowadzi. A rzeczywiście bardzo niebezpieczne jest to, że ludzie, którzy powinni kochać właśnie wiernych, wspomagać, błogosławić. Niestety często ich ranią, krzywdzą, przeszkadzają, nawet wyrzucają z Kościoła. To jest przerażające. A zostawiają w Kościele wilki drapieżne, a wyrzucają zranione owce z trzody, z owczarni. Więc dlatego właśnie teraz, dziękując Panu Bogu, powstańmy. I zachęcam, żebyście właśnie te świadectwa, które będą właśnie, też już wspomniałem, podzielone, nie tak jak zawsze to bywa z reguły tak w całości, tylko podzielone, żeby można było wysłuchać tych świadectw. Przekazujcie dalej te świadectwa, zachęcajcie, no i tu, żeby na YouTubie oglądać, słuchać, żeby jak najwięcej ludzi było pokrzepionych tym. Bo też jeszcze to dopowiem. Niestety w Kościele katolickim niestety działa Kościół Antychrysta też, bardzo silnie. I dlatego jest taka walka, tak tutaj też jedna z sióstr naszych też wspomniała. A my jesteśmy Kościołem katolickim, katolikami. Będą nam się sprzeciwiać ludzie, którzy są niestety po stronie Antychrysta, w Kościele Antychrysta. Na odwrót mówiąc, że oni są katolikami, a my, że jesteśmy ludźmi Antychrysta.
Dlatego ta walka właśnie tutaj jest taka, tak wielka i będzie trudna, ale właśnie z pomocą Maryi Niepokalanej, modląc się, ufając, błagając, otrzymamy pomoc. Więc teraz jeszcze będzie modlitwa o uwolnienie, dlatego proszę, jak macie krzyż w dłoni, gdzieś tutaj blisko czy na szyi, to właśnie weźcie do dłoni prawej. Proszę, aby lewa dłoń była na sercu. Taki też rodzaj przyrzeczenia, bardzo ważny przed Bogiem. Wyrzekając się zła, dając się Bogu, to jest początek też uwolnienia, uzdrowienia. Zło nam przeszkadza byciu z Bogiem, więc trzeba te przeszkody usunąć związane z złymi duchami, z grzechami, nałogami. Proszę, powtarzajcie za mną teraz. Panie Jezu Chryste, umiłowany przez Ojca Niebieskiego, umiłowany przez Maryję Dziewicę, który na krzyżu oddałeś swoje życie za nas, aby wskrzesić nas i powołać do życia wiecznego, aby w pełni do Ciebie należeć. Wpierw wyrzekamy się. Wyrzekam się szatana i demonów, wszelkiego zła i grzechu, wszelkich moich grzechów, które najbardziej Ciebie ranią. Żałuję za nie z miłości do Ciebie. Chcę być wolny. Dlatego Tobie się oddaję. Wszystko, co mam, należy do Ciebie. Moje serce, dusza i ciało, wola i życie, przyszłość i wieczność. Wszystko jest Twoje. Przez serce Maryi. Proszę Ciebie. Prowadź mnie drogą światłości. Świętości. Abym był świadkiem Twojej miłości i miłosierdzia. Abym głosił Twoją chwałę. Abym był świętym. Abym był w niebie. I innych do nieba prowadził. Pod opieką aniołów i świętych. Moich patronów. Mojego anioła stróża. I świętych proroków. Szczególnie pod opieką proroka Sofoniasza. Dziękuję Ci, Jezu. Ufam Ci. Kocham Ciebie. Jesteś moim Panem. Moim Królem i Bogiem. Teraz i na wieki. Amen. Ucałujmy Krzyż Święty. Teraz będzie jeszcze krótka modlitwa o uwolnienie, którą poprowadzę dla dobra Waszych dusz, dla dobra Waszych bliskich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ku chwale Ojca Niebieskiego. Duch Święty, wierzę, że w tym pomoże, objawi też swoją moc. Aby trwajcie w ciszy teraz i dziękujcie Bogu w sercu. Panie, widzisz tu obecnych, widzisz tych, którzy nas słuchają, będą oglądać, słuchać, którzy potrzebują, abyś ich uwolnił, abyś ich chronił od zła. Boją się, w tym świecie są słabi, atakowani przez zło, czasami przez ludzi, przez swoje własne słabości. Ale widzisz, że właśnie chcą być wolni. Dlatego proszę, przez moc Twojego krzyża, ran, krwi Twojej, wody z Twojego boku, przez wzgląd na Twoje serce miłosierne, Twoje konanie, śmierć i zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. Błagając też o wstawiennictwo Maryi Niepokalanej. Proszę Cię, Panie, prosimy, daj nam pełną wolność. Zanurz nas szczególnie w Twojej krwi teraz, aby każdy z nas
zasmakował duchowo słodycz Twojej krwi, moc Twojej łaski, dar wolności w Duchu Świętym. Przyjdź do nas, Panie. Walniaj. By każdy z nas mógł powiedzieć, że jestem wolny w Panu. Że zły duch nie ma nade mną żadnej władzy, mocy. Dlatego w imię Twoje łamię jakąkolwiek władzę, moc i pęta duchowe szatana i złych duchów nad tymi, za którymi się modlę teraz, Panie. Których powierzyłeś mojej opiece, którzy prosili o modlitwę. Panie, Ty spójrz na nich i okaż swoje miłosierdzie. Przyjdź teraz, Panie. Okaż tryumf swojego zmartwychwstania, że żyjesz, że jesteś pośród nas, że objawiasz nam to, że jesteś miłosierny. Chwała Ci, Panie. Kelchal malchadija. Alchaduchel malchashalchadija. Adonai balchadijasz. Esanheke malchadija. Velchadila achanala malchadile eshalchamal. Kendole Maria. Maria Sentelo, Santa Maria, Santa Maria, Elchala Machadila Melchashala, Adonai Maria, Marchadishele, Adonai Malachadia. Maria również ze swoim synem Jezusem ci uwalnia teraz. Elchadia, Elchadia, miejsca, w których żyjemy, naszych bliskich, nasze rodziny. Adonai, tak jak było w nakazaniu mówiąc o tym świadectwie, że Maria te złe duchy, te smoki oddala od nas, od ciebie. Nie bój się. Przychodzą aniołowie. Tam, gdzie jest Maryja, tam są aniołowie. Aniołowie są z Tobą też. Alchidelach, serafini, cherubini, archaniołowie. Alveto lachamelchesha. Edol halaya. Adonai. Pan uwalnia też od różnych właśnie duchów związanych z nałogami, z okultyzmem, czarami, bałwochwalstwem, nieczystością, nienawiścią, gniewem, zawiścią, zniewolenia osobami, relacjami, pieniędzmi, pracą też, zniewolenia różnymi sprawami, które oddalają od Boga. Pan ciebie od teraz, od tego zła uwalnia. Daje ci wolność. Pan mówi, daje ci wolność, moje dziecko. Ciesz się wolnością, którą ci daje. Nie marnuj tego daru, tej łaski. Kechamela, Ashalchadija, Maria. Amen. Teraz będzie modlitwa o uzdrowienie duchowe, fizyczne, ale też związana z modlitwą wstawienniczą. Dlatego możecie połączyć się w takie pary modlitewne, więc wybierz sobie tutaj teraz przy tobie brata, siostrę. I w tej parze modlitewnej jedna osoba teraz niech uklęknie. Ta osoba oczywiście pokorniejsza niech uklęknie. Jakby były jakieś wątpliwości, kto ma uklęknąć. I teraz módl się za tą osobę o jej właśnie uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne. Możesz nie znać żadnych jakichś jej problemów, ale pomódl się w tej intencji teraz swoimi słowami, kładąc dłoń na ramieniu, nie na głowie, no chyba, że to jest małżonek albo dziecko, to tutaj jest to dopuszczalne. A wtedy na głowę, ale tak to na ramieniu. I módl się swoimi słowami. Możesz modlić się modlitwą w językach i na głos też. Może zdrowaś Maryjo, odmawiaj w tej intencji za tą osobę. Wołaj, ufaj i wołaj teraz. W tej modlitwie wstawienniczej wyraża się też miłość nasza, bliźniego, a w tej miłości, tam gdzie jest miłość, tam jest Bóg, tam jest Duch Święty. Módlmy się teraz. Shalom alchalai belachona chanechonon inafal malachalachenu Yisalcham alai machadelo Yishalai halachenu chenachanu Adonai menachenu Adufaim alai malachenu Yishalai halachenu Yimalchalai Chamalchanechanachanai Yishalai hanafechanoi Yisotai malachalai Yeshua Amashiyah malachenu Adonai manachenu chenachenu Adonai malachecha malach alai Halalai halalai halachenu Hashalai halachenu Halachelo halachenu Adonai 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 manachenu Halachelo chenachenu
Alachelo, halachelo, halachelo, hamad chadoj. Edolai chemach, isua alachene. Amen. Powiedz tej osobie do ucha, teraz powiedz jej, no jak ona powstanie teraz, uwaga, że Bóg cię wysłuchał. Powiedz tej osobie, na ucho, ale na ucho, Bóg cię wysłuchał. Bóg ciebie znowu wysłuchał. Znowu. I teraz klękają osoby ciche, bo tamte były pierwsze pokorne, a teraz osoby ciche. Ciche osoby. Chyba, że były dwie, no bo znaczy dwie może, bo są ktoś w trójce, jest modlitewny, to dwie teraz niech uklękną. I modlimy się, wołamy o uzdrowienie duszy i ciała. Ala melchalo melachenon, adunaj manafem hanamashtolon, hemalchanaj palcheno, edachalaj halacheno, isalchalaj hamachalacheno, isalaj malacheno, henacheno, adunaj beniafal malachenon, hamalchalaj halachenachanaj, himatchonaj hisalaj, Keshalai chamatole, Adonai, 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 Himelacheshai, Malchalai, Balachem, Adonai, Adonai, Balachono, Adonai. Nie słyszę modlących się teraz głosów, módlcie się głośno. Alalai, Melachelai, Henacheno, Henacheno, Henachai, Melacheno, Adonai, Melacheno, Adonai hemachalai halachelo. Adonai belachish tekeara. Teraz niech te osoby powstaną i powiedz tej osobie na ucho, Bóg uczyni dla ciebie cud. Żeby taki mały dziwny cud. O mało zawału przełęcy nie dostał. Do tej pory się nie mogę otrząsnąć. Dobrze, teraz jeszcze będzie na końcu modlitwa o wylanie Ducha Świętego, posłanie nas na misję nowej ewangelizacji, błogosławieństwo. I jeszcze jak ktoś zostanie, to będzie modlitwa wstawiennicza, potem już adoracja, tak jeszcze przypominam. Więc proszę, abyście się chwycili za dłonie teraz wszyscy i wołajmy do Ducha Świętego. O Jego dary, o to, żebyśmy właśnie byli misjonarzami. Nowej ewangelizacji, misjonarzami miłości, miłosierdzia Jezusa, misjonarzami Maryi. I teraz wołajmy wszyscy razem, proszę powtarzajcie za mną. Duchu Święty, wołam przyjdź. Duchu Święty, wołam przyjdź. Bądź jak ogień duszy mej. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie, Duchu Święty, wołam przyjdź. Duchu Święty, wołam przyjdź. Bądź jak ogień duszy mej. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie, Wszechmogący Bóg jest pośród nas. Miłosierdzie Jego wielkie jest. Okazuje dobroć swoją dziś. Dla tych, którzy chcą miłować Go. Duchu Święty, wołam przyjdź. Duchu Święty, wołam przyjdź. Bądź jak ogień duszy mej. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie, Duchu Święty, wołam przyjdź. Duchu Święty, wołam przyjdź.
Bądź jak ogień duszy mej. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie i wszyscy razem. Wszechmogący Bóg jest pośród nas. Miłosierdzie Jego wielkie jest. Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą. Teraz w chwili ciszy poproś jeszcze o dar Ducha Świętego dla Ciebie. Można ręce teraz opuścić, ale w sercu tak można położyć może na sercu. Też tak zachęcam takim znakiem krzyża, że moje serce niech będzie w Duchu Świętym i moje ciało będzie Jego świątynią. I jeszcze sam w chwili ciszy poproś, czy sama poproś też, żeby Duch Święty stąpił na Ciebie, na Twoich bliskich, na Wasze serca, na Twoje serce. Może też poproś jakiś szczególny dar teraz, czy dary. Tak krótko, prosto. Nie chodzi, żeby jakieś tworzyć teraz długie modlitwy. Niech płynie serca Twojego do serca Boga modlitwa w Duchu Świętym. On już przychodzi. Duch Święty jest. On Cię wypełnia. Teraz będzie błogosławieństwo. Przyjmiemy to błogosławieństwo. Jeżeli macie jakieś też dewocjonalia, które nabyliście, to wszystko w promieniu 2,5 km będzie poświęcone. We wszystkie kierunki. Góra, dół, prawo, lewo. Więc nie trzeba przenosić, bo właśnie tak żartując, ale też mówiąc z drugiej strony poważnie, że właśnie to, co macie tutaj, czy w samochodach, busach, będzie objęte tą intencją błogosławienia. Dlatego jak będzie mówić wstawnicze, to nie trzeba będzie podchodzić tam i pokazywać, że coś jest do poświęcenia, no bo już jest poświęcone. Będzie za chwilę. I jeszcze właśnie to, co jest troską naszą od wielu lat i moją też. Właśnie módlmy się, co teraz wydaje się niemożliwe, żeby kapłani przyjeżdżali właśnie razem z wami, siostry zakonne, zakonnicy, a szczególnie kapłani do spowiedzi, żeby spowiadali was. Bo żniwo wielkie robotników jest ciągle mało dusz, które chcą się nawracać tysiące, a niestety kapłanów nie ma, którzy by chcieli spowiadać, w sensie tutaj choćby. Albo się boją, albo mają zabronione, więc módlmy się o to, żeby przyjeżdżali z wami, żeby szczególnie w okresie letnim, ale nie tylko w zimowym też właśnie wiele spowiadali. Teraz więc błogosławieństwo. A właśnie zapraszamy w imieniu wspólnoty na spotkanie za tydzień ogólne dla wszystkich od godziny 12. Będzie, cokolwiek by się nie działo, to nawet jeżeli by, nie wiem, wybuchła wojna, nie wiem, co by jeszcze się stało, to będzie to spotkanie, bo Bóg chce tego spotkania, bo to jest dla Jego chwały. I też od swojej strony ciągle też może, znaczy ciągle, co jakiś czas może o tym mówię, bo niektórzy się pytają, odejściu naszej wspólnoty, czy moim. Nie, nigdzie stąd nie odchodzimy. Tak jak było w kazaniu. Tu jest nasze miejsce, tu jest takie nasze duchowe Westerplatte. Mamy je bronić. Gdybyśmy zostawili to miejsce, ja też, to byśmy byli tchórzami. Ja byłbym też największym dezerterem świata chyba. Jakbym zostawił teraz to miejsce, owce, wspólnotę, ludzi wiernych, byłbym się wystraszył. Dlatego będzie tutaj kontynuowana modlitwa, adoracja i spotkania będą. Pan z wami. I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. I oczywiście w takim razie, to tylko to powiedzenie, będzie też spotkanie kolejne dla młodych. To będzie 9 kwietnia, wiadomo, też od godziny 15. Więc proszę teraz zróbcie przejście.